Nareszcie Polska przestanie być krajem, gdzie konfidenci, donosiciele, współpracownicy policji politycznej, komunistycznej, ludzie odpowiedzialni za to całe zbrodnie, ci ludzie pełnią, czy mogli pełnić funkcje publiczne. Moim zdaniem ta uchwała przynosi nam zaszczyt. Moim zdaniem ta uchwała wreszcie wyrównuje sytuację pomiędzy nami a innymi krajami postkomunistycznymi. Polska była fenomenem, który do tej pory takiej uchwały nie przeprowadził. Uważam, że PO to twór sztuczny i pełen hipokryzji. Oni nie mają właściwie żadnego programu. Udają, że nie są partią, a nią są. O PiS nie chcę mówić, tam są moi przyjaciele. Samego PiS nie chcę oceniać, jest tam dużo wspaniałych ludzi. Niedługo potem przystąpił do PO. On przypomina, bardzo mi przykro, panie prezesie, Władysława Gomułkę, zwłaszcza w późnym okresie. On się nawet zewnętrznie do niego upodabnia, ten skrzekliwy głos, ten sposób argumentacji, to przeciąganie sylab, końcówek, to jest jakaś recydywa gomułkowszczyzny nad Polską. Ja nie będę odpowiadał na zarzuty pisowskiego dziennikarza i ten wybuch nienawiści. Ja bym proszę, żeby pan... Będzie pan mógł zabrać głos. Za chwilę panu udzielę głosu. Dobrze, to proszę zaczekać. Proszę zrobić notatki, za chwilę będzie pan mówił. Pan mnie obraża cały czas. Pan mnie cały czas swoim pisowskim piśmie obraża. Posłuchajmy. Pan mówił bardzo długo. Naprawdę pan mówił bardzo długo. Obraża cały czas. Do dyskusji, po co to człowieka zapraszają? Awanturnie. Ludwik Dorn i Kazimierz Michał Jazdowski w obrzydliwy sposób, niegodny w ogóle przyzwoitych ludzi, chcą zaistnieć w polityce. Jakaś próba galwanizacji Dorna i Jazdowskiego się dokonuje. Próba nieudana. Nie, nic, kompletnie. To jest nudne. Nawet teraz Kaczyński się zmienił na korzyść. Jest inny Kaczyński, ta Klusik-Roskowska obłudna. Teraz znowu Kaczyński się zmienia na niekorzyść. Jest zawsze ten sam Kaczyński, hipokryta, dążący za wszelką cenę do władzy, obłudny, zakłamany, obrzydliwy. No co to w ogóle dyskutować o Kaczyńskim? Czy jest o kim? Dziękuję, przyjąłem. Marszałek Sejmu zadecyduje. Pan marszałek nie ma takich uprawnień, żeby oddawać. Tak, ten wniosek może rozpatrzyć marszałek Sejmu. Nie ma pan uprawnień. Proszę zejść z trybuny, panie pośle. Nauczyć regulaminu. Proszę zejść z mównicy, panie pośle. No może pan postać sobie. Czeka, żeby mi udzielić głosu. Może pan sobie postać, dokąd pan sobie nie uzyska pan głosu. Informuję pana. Dziękuję, pan marszałek udzieli mi zgody, że mogę sobie tu postać. Mówię panu, no to co pan robi jest przejawem chuligaństwa politycznego. Naśladowcę, naśladuje pan lepera i skończy pan jak leper. To była klęska lewicy, to była klęska SLD, klęska obłudnych, załganych hipokrytów, ludzi podłych, którzy pozostawili telewizję w rękach Urbańskiego, Czabańskiego, Targalskiego, Wilcztajna, pozostawili publicystykę polityczną, bo oni mówią nie o innych programach, na poziomie niektórych audycji stanu wojennego. Jak śmie ten obrzydliwy, załgany hipokryta, ten obłudnik napieralski mówi, że nie dali legitymacji partyjnej telewizji. A co? A pan Urbański to nie jest legitymacja partyjna? A to, co jest teraz? A Pospieszalski? A cały ten lizusowski spektakl pisowski to nie jest legitymacja partyjna? My, Platforma Obywatelska, żadnych rozmów z panem Napieralskim prowadzić nie będziemy. Jak można w ogóle mówić? Jak panie może mówić coś tak, że przeciwko euro nie występuje? Przecież cały czas to jest retoryka PiSu. My nie chcemy płacić. No przecież to jest główny pomysł. Dlaczego mamy płacić za innych? Ano dlatego między innymi, że inni płacą za nas. Ja wiem, że to trudno zrozumieć. Dla pani ten wysiłek intelektualny może przekracza pani możliwości. Ale jednak pewna zasada, że jeżeli ktoś komuś pożycza i za kogoś płaci, to należy czasami jemu także, niech pani siebie do porządku przywoła. To jeżeli ktoś za kogoś płaci, komuś pożycza, komuś pomaga, to czasami dobrze jest o tym pamiętać i komuś też pomóc. I z tego się bierze szkalowanie własnego państwa, z tego się bierze nazwa, pozwolę sobie z pamięci zacytować waszego bohaterskiego prezesa, największego stratega wszystkich czasów, który był uprzejmy nazwać Polskę Rywilandem, Ubekistanem, był uprzejmy nazwać nasz kraj, był uprzejmy nazwać kondominium polsko-niemieckim, to i tak jesteście łaskawi, że demonstrujecie w obronie niepodległości, bo przecież waszym zdaniem tej niepodległości już nie ma.
To przecież pan Macierewicz w kampanii wyborczej twierdził, pokonaliśmy nazistów, komunistów i pokonamy ich. To znaczy rząd Platformy Tuska Obywatelskiej pokonamy. W tym towarzystwie pan był uprzejmy, zdaje się, Bełchatowie czy gdzieś, czy Piotrkowie, jeżeli pomyliłem miejsca na emocji pana, zawsze przepraszam. Jestem ciekawy, którą wizję pan prezes, czy Chin, Mao Tse-tunga, czy Deng Xiaopinga? Który z tych dyktatorów jest panu Kaczyńskiemu bliższy? No, mam nadzieję, że jednak Deng Xiaoping, ale sądzę z niektórych gestów i min i kultu własnej osoby, to nie wykluczam, że i Mao Tse-tung gdzieś tam się kołaczył. Chcieli pana wypuścić z Sejmu? Nie, chcę z panią rozmawiać. Czemu? Nie chcę z panią rozmawiać, wie pani dlaczego. Wie pani dlaczego? Właśnie idzie do Pospieszalskiego, niech pani idzie. Ale ja jestem Ewa Stankiewicz, mam osobne nazwisko i osobne imię. To jest pani od tego filmu Solidarni, tak? Tego pisarskiego paskudztwa, tak? Nie pisarskiego paskudztwa, tylko dokumentu. Nie chcę z panią rozmawiać, jak pani idzie do PiSu. Proszę odwrócić, to pani rozbije kamerę, jak pani będzie mnie filmować bez mojej zgody. Przed chwilą nie mógł pan wyjść z Sejmu, czy pan wie dlaczego? Czy pani jest głucha? Niech pani idzie do PiSu, do tych pisowskich lizusów swoich. Proszę nie rozmawiać ze mną, pani rozbije kamerę. Bez mojej zgody proszę mnie filmować, Stefan, dobrze? Bo rozczaską pani kamerę, ostrzegam. Won stąd. Tylko zabrał kamerę. Won do PiSu. Kościołowi najwięcej zła przynoszą ci ludzie, którzy są jego parodią, taki Terlikowski. To jest parodia Kościoła, to jest karykatura chrześcijaństwa. W jakim sensie parodia? Dlatego, że Kościół to jest tak? Miłość. Kościół to jest, a tam jest nienawiść, tam jest pogarda dla człowieka. Tam nie ma cienia miłości, podstawowego przykazania. Ja pamiętam, jak ja chodziłem do szkoły, to wtedy rzeczywiście jedzenie, jak ktoś miał bułkę, kawałek czekolady, to było daj gryza, daj kęsa. Myśmy grali w piłkę, była przerwa, żeśmy wszystkie szczaw całe wyjedli z nasypu i wszystkie śliwki, ulęgałki, tak zwane mirabelki się mówiło, żeśmy jedli. Dzisiaj te wszystkie gruszki, śliwki, ulęgałki leżą, nikt tego nie zbiera. Chłopaki grały w piłkę na tych samych boiskach, szczawiu nikt nie zjada. Że Rosja nam wypowiedziała wojnę, no już nie pamiętam, sztuczna mgła, hel, magnez, że kilku przeżyło. No teraz te brednie osiągnęły stadium jakieś zupełnie piramidalne, znaczy brzoże ścięto wcześniej, a Rosjanie naprowadzili tak precyzyjnie samolot, że na tą ściętą brzozą się rozpadł. No, czy to warto komentować? To wszystko jest pod auspicjami pana dawnego, nie wiem czy przyjaciela, no, ale kolegi dobrego z ZHN. Nie, no kiedyś był, no zgłupiał zupełnie, ja za to nie odpowiadam. Jeżeli by wybuch, to co bombę umieścili Polacy? Czy terroryści byli. Terroryści jeszcze nie wiadomo skąd się wzięli. Ale gdzie? W Polsce, tak? No, i myślę, że nie w Polsce. Gdzie? W Rosji on tak krążył z tą bombą. To są nonsensy zupełnie niepojęte i pani redaktor, wydaje mi się, że to raczej no, robią wrażenie, ale... te konferencje jakby się odbywały w tworkach. Myśmy przegrali 1,5%. Oczywiście przegraliśmy. Mówienie o jakiejś klęsce, to delikatnie mówiąc gruba przesadna, to jest minimalna różnica. I najważniejsze są dwie rzeczy w tej chwili, żeby trafnie zdiagnozować to, co się stało. No moim zdaniem stało się to, że 5-letnia fala demagogii, opluwania niesłychanego zupełnie. Ja przypomnę, że prezydent Komorowski był nazywany masowo mordercą, zdrajcą, agentem KGB, GRU, WSI, Skok Wołomin. To wszystko cały czas przez 5 lat było osączone i to przyniosło efekt. On był bezradny. Ludzie, którzy mają pełne usta bagiennych przekleństw, oskarżali Komorowskiego o agresję. On myślał, że wystarczy przypominanie osiągnięć Platformy, bardzo poważnych osiągnięć. Platforma w każdej dziedzinie odniosła sukces. Nie ma dziedziny, gdzie można by mówić o porażce. Jeżeli ktoś mówi o porażce, ale to niech wskaże alternatywę. Nie było żadnych afer. Były wymyślone, pan to bzdury. To, co nagrano panią wicepremier Bieńkowską. Wie pan, ile to zaszkodzało? Pomogła szczujnia PiSowska. Myśmy szczujni, my własnej szczujni nie mamy. Na szczęście zresztą, bo szczujnia na dłuższą metę pochłonie i pana nie został prezydentem szczujni, nie macie został pokory. Prezydentem demagogii, fali kłamstwa, populizmu, obłudy. Duda to obłuda i to go pochłonie i to go zniszczy. To jest obrzydliwości, taki element zupełnie obrzydliwy, kiedy on z tym drugim homoseksualistą się pokazuje, miżdżą się przed kamerami, głaszczą się i on mówi, i to ma być ksiądz? Ja sobie bardzo przepraszam, to jest ponury spektakl, ponure widowisko, wystąpił z kościoła i naubliżał kościołowi. Nie ma żadnego usprawiedliwienia. Tylko... Wniosek formalny, panie marszałku. Pan ma obowiązek udzielić mi głosu. Tak wyglądały popołudniowe obrady Sejmu.
Kępa jest osobą dość prymitywną, niedouczoną, która nie wiem, czy się podaje za prawnika jeszcze, czy już zrezygnowała z tego kłamstwa, bo nie skończyła prawa. I generalnie poziom, to jest raczej mi się wydaje gdzieś na jakimś bazarze, a nie w rządzie. I w związku z tym nie zasługuje pani Kępa na to, żeby się jej diagnozami zajmować. Pan Bóg świat, jak wiadomo, stworzył tylko po to, żeby na nim się pojawił PiS i żeby do kogo miał przemawiać Jarosław Kaczyński. To jest istota procesu ewolucji, a to, że w Biblii nic o Jarosławie Kaczyńskim nie ma, to tylko dlatego, że mądrość, jak wiadomo, był uchodźcą. Bardzo dziękuję. Bluźniersza jest nazwa tego radia, Radio Maryja, bo ja sobie nie przypominam, żeby Matka Boska się angażowała w kampanię cesarza Oktawiana albo popierała Tyberiusza. Aktywnie prowadzi działalność panie pośle, na rzecz partii proszę, politycznej. Łaskawie, panie, troszkę hamować swoje... Nie czasu. Napoleonowi z Żoliborza nie uda się wypchnąć Polski z Unii Europejskiej. Prędzej jego wypchniemy z Polski. Ktoś tu powiedział, że ten pan nie będzie miał gdzie uciekać. Ja bym był hojny. Ja myślę, że u Putina na Kremlu znajdzie się jakiś pokój dla niego. Do widzenia, panie Kaczyński. Szczęśliwej podróży. To, że Platforma ma 16% poparcia, to jest ciężka praca Schetyny. Człowieka, który rozpoczął swoje urzędowanie od personalnych czystek, porachunków i zemsty w Platformie i jest ostatnim człowiekiem, który ma mandat do tego, żeby mówić o walce o demokrację, bo miał znakomitą okazję, żeby pokazać tą demokrację u siebie i szczególnie podle się zachował w stosunku do pani premier Kopacz. Ile kosztuje Polskę? Chciałbym się też wreszcie dowiedzieć ten skarb narodowy Jarosław Kaczyński, bo no, ochrona kosztuje 1,5 miliona, są jakieś inne pieniądze. Ile ten bohater Napoleon z Żoliborza i w ogóle największy geniusz III Rzeczy, i właśnie każdej Rzeczypospolitej, któremu wszyscy zawdzięczamy niepodległość, ile on skarb państwa kosztuje? Rwactwo pisowskie osiągnęło wszelkie granice. Gdyby była olimpiada dla łupieżców i dla grabiących pieniądze, budżet narodowy, to PiS dostałby na tej olimpiadzie złoty medal. I dlatego bardzo bym prosił, żeby pan minister, który wspaniale to mówił o tych oddawaniu tych nagród, nie wiem w jakim trybie, to jest Kaczyński, że on sobie decyduje i potulnie wszyscy tchórzliwie te nagrody oddajecie. Gdyby pan minister zechciał na te skromne pytania odpowiedzieć, byłbym bardzo wdzięczny. Polska miała zawsze rację, zbrodnie to nie my, Żydzi się właściwie na dobrą sprawę mordowali sami i donosili, nie było Volksdeutschów, nie było szmalcowników, to wszystko w ogóle jest nieprawda, nie było, właśnie znika Armia Krajowa, tylko byli tak zwani żołnierze wyklęci, to byli główni bohaterowie, to byli ludzie święci, właśnie kanonizujcie ich wszystkich, nie było Burego, nie było żadnej deklaracji o stosunkach polsko-izraelskich, podpisanej bezmyślnej, szkodliwej deklaracji. Pensja, samochód, też może jakaś blondynka z opuchniętymi ustami, więc krótko mówiąc ten transfer jest odrażający. On oszukał wyborców, wyborcy głosowali na Koalicję Obywatelską, a nie na PiS, no ale nie ma na to sposobu. Nie ma na to, to jest po prostu, no trzeba lepszych, znać się trochę na ludziach i odpowiadają za to ci, co go na to stanowisko tam zgłosili. No tak jest, odrażający przykład. No ale jeszcze raz mówię, no to się w polityce zdarza. Lewica nic złego nie zrobiła. Lewica nigdy nie naruszyła zasad demokracji. Lewica zamknęła od dawna rozdział PRL-u i ma istotną rolę do odegrania w demokratycznej Polsce. Drugi sort, panie w futrach, ubecyk, targowica, złodzieje, mordercy. To są epitety, którymi on obrzucał, odczłowieczając, pasożyty i pierwotniaki. Jeden tam od niego z tych pomagierów, odszczurzanie Polski, czyli walka z opozycją, to walka ze szczurami, czyli szczury. No tam Pietrzak mówi o insektach. Ja muszę powiedzieć, że za to odpowiada Kaczyński. Także dzień podłości to zawsze powinien być w tle, w takim logo, przekreślona twarz Kaczyńskiego. Wymyślili.
Wielka operacja. Dentysty, wielu rzeczy, ale pisowskich więzień się nie boję. Siedziałem w więzieniu Gomułki, Gierka, Jaruzelskiego. No, to jeszcze brakuje do kolekcji więzienia Kaczyńskiego. Czyli ta sprawa to całkowita bzdura? To jest... Kompletna brednia, jeszcze raz mówię. Kompletna brednia, pisowskie kłamstwo, przykrywka. Przykrywają aferę Kaczyńskiego.